dzisiejszym, korzystając z tego, że obiekty, które znajdują się tutaj obok, przeznaczone są do wyburzenia, trzy obiekty, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki zorganizował ćwiczenia dla grup poszukiwawczo-ratowniczych, odbywa się to w formie dwudniowych warsztatów. W dniu wczorajszym w ośrodku szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Gutkowie odbyła się część teoretyczna, część seminaryjna. Natomiast dzisiaj są warsztaty praktyczne dotyczące stabilizacji naruszonych konstrukcji, działań poszukiwawczo-ratowniczych. I w dniu dzisiejszym w ćwiczeniach biorą udział siły i środki z naszego województwa, ale również z terenu kraju. Mamy grupę poszukiwawczo-ratowniczą z Nowego Sącza, Chełmży, Łomży, a także Gdańska. No i jest na miejscu także oczywiście grupa nasza z terenu naszego województwa, grupa z Nidzicy. W ćwiczeniach będą brały, bierze również udział nasza jednostka, strażacy z Ostródy i z Olsztyna tworzą grupę ratownictwa technicznego Żuraw, także wiele wariantów tutaj ćwiczeń i scenariuszy do przećwiczenia, do godzin wieczornych będziemy tutaj na terenie tych ćwiczeń. Wśród 90 strażaków mamy grupę specjalistyczną ratownictwa wodno-drukowego, która zobowiązana jest do odpowiednich ćwiczeń. Mamy specjalistyczną grupę ratownictwa technicznego Żuraw. Wspólnie z Olsztynem też trzeba tutaj te założenia przećwiczyć. A korzystając z tego, że Ostróda rozwija się, powstaje wiele nowych inwestycji, zarówno drogowych, jak i jeżeli chodzi o budynki, korzystamy z tego, że te budynki są przeznaczone do wyburzenia i na tych budynkach ćwiczymy, co pokazaliśmy również w okolicach nowo budowanego wiaduktu, gdzie prowadziliśmy w ostatnich tygodniach warsztaty z pożarów wewnętrznych.